moja praca polega na tym, że ja co jakiś czas muszę was oglądać. Patrzyłem, jak wchodziliście tutaj. Piękni, młodzi, w ładnych ubrankach, w ładnym makijażu. A potem muszę was oglądać na stole sekcyjnym. Zupełnie inaczej wyglądacie tam wtedy. I jeżeli się oszukujecie, że to was może nie dotyczyć, to się mylicie. Mylicie się po tysiąckroć. Nie mogę was do prosektorium zaprosić, żebyście to zobaczyli. Ale gdybyście raz w życiu zobaczyli siebie samych niejako, tam właśnie w tych miejscach, to być może przyszłoby wam do głowy, że jak jakiś durny koleś siada za kierownicę, a pijany, i wy razem z nim, bo będzie fajna zabawa, to właśnie możemy się spotkać za moment zupełnie gdzie indziej. Z tych samochodów jechała kobieta ciężarna z malutkim dzieckiem. Okazuje się, że to dziecko już nigdy nie zobaczy swojego ojca, bo ten ojciec zginął. Natomiast w drugim pojeździe jechało czterech młodych ludzi, którzy dobrze się bawili, pili piwo, byli na imprezie. Nie zwrócili uwagi, że trzeba się zatrzymać, ustąpić pierwszeństwa. Doszło do zderzenia tych aut. Jeden z tych chłopców, którzy jechali, do końca życia będzie jechał na wózku. Ma złamany kręgosłup. Jego kolega nie żyje. Pozostałych dwóch nawet nie zdaje sobie sprawy, co się tak naprawdę stało. Skąd jechaliście? A, po piwo jechaliśmy jeszcze, bo się nam skończyło piwo. To tylko ćwiczenia, ale my jako ratownicy medyczni, my jako Państwowa Straż Pożarna, jako policja, na co dzień jesteśmy świadkami takich zdarzeń. Na co dzień niestety, tak jak dzisiaj pan prokurator powiedział, musimy patrzeć na te młode ciała, martwe ciała, bez duszy już. Nie chcemy, by tak było, więc ku przestrodze, pamiętajcie, pijesz, jedziesz, giniesz.